Jeszcze raz Państwa witam i dziękuję za przybycie. Natomiast ja może, ponieważ tutaj jesteśmy w dwójkę, ja powiem za świętej pamięci Zygmunta, tutaj kilka może takich rzeczy. Zygmunt inicjował ogóle kształcenie artystyczne w Cieszynie. Założył ten cały kierunek, który w tej chwili jest rozważany, a kolejnych 4, także tutaj już jest aż 5. No i wędrował po świecie, a przede wszystkim po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. To jest taki mały akcencik jego wędrowania po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, mianowicie to takie ksero małe jego zamków, które przy okazji starał się rekonstruować na tym szlaku Orlich Gniazd. Ja kiedyś, kiedy umarł w 2014 roku, na jego pożegnanie napisałem taki tekst. Ten tekst zakończę tak mniej więcej w ten sposób, że ten szlak Orlich Gniazd, czy też ta trasa Jury, zwanej inaczej tej krainy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, to była jego inspiracja do obrazów. No a teraz to prawdopodobnie być może jest jego dom. Nie wykluczam, że tak się właśnie dzieje. I większość z tych obrazów to są właśnie reminiscencje z Jury, pejzaże jurajskie, w które wpisał się również ten patriotyczny gest Orła. Także ta wystawa nie była przygotowywana specjalnie na tą okazję rocznicową, chociaż z tej okazji właśnie ona jest. Bo często się tak dzieje, że malarz po prostu robi na zamówienie na obrazy i tak z całą rodziną on zdąży zrobić na przykład jakiś konkurs. Ta wystawa jest efektem długoletniej pracy. Co prawda te moje obrazy tam są datowane na 2018, ale one powstały wcześniej, tylko ja je przemalowywałem. Tam zmieniam różne rzeczy, a trzeba datować od tego ostatniego gestu ręki na dowód. Pokażę Państwu, jak byłem takim szczeniakiem, to zrobiłem orła takiego, który się dopiero krystalizował, bo to na rocznicę wyzwolenia Cieszyna. W ubiegłym wieku, jak to brzmi, w ubiegłym wieku coś takiego zrobiłem, jak byłem smarkiem. No i zobaczcie, to wróciło. To był mój pierwszy model, jak się okazuje. Ja studentów uczę właśnie o tym, żeby pamiętać, co jest naszym pierwszym modelem. No i to chyba tyle. Mam nadzieję, że ta wystawa godnie będzie reprezentować też to nasze niepodległościowe święto. Wystawa potrwa aż do stycznia. Mam nadzieję, że dostarczy tu jeszcze kolejnym widzom miłych wrażeń. Zapraszam na oglądanie. Oczywiście można mnie szarpać, pytać i tak dalej. I ja chyba na tym skończę. Dziękuję bardzo. Thank you.